Tak, bym zgodził się. Każde punkty tutaj z futbalu, czyli z miejscem trzecim i w takim składzie, jakim dzisiaj byliśmy, gdzie szereg kontuzji jeszcze i w trakcie czerwona kartka, prawda? Jeszcze tuż przed meczem kontuzja dzisiaj Michała Sadowskiego, więc jakby każdy punkt szanuję, aczkolwiek patrząc z przebiegu meczu, oczywiście mając 2-0 i x sytuacji, bo nie wiem ile ich było, to ciężko naliczyć takich naprawdę klarownych, dobrych, sam na sam, 2-0, 2-1 niewykorzystanych, no i to się musiało zemścić i się zemściło. Myślę, że z perspektywy całości na pewno oceniłbym dobrze. Chciałoby się mi cieszyć troszkę więcej punktów, natomiast początek na pewno nie był w naszym wykonaniu taki dobry. Tam te punkty urwaliśmy, ale były też wysokie przegrane, których udało się uniknąć w drugiej rundzie i myślę, to idzie na naszą korzyść i poprawę całości. I myślę, że druga runda dużo lepsza. Mecze u siebie w większości bardzo dobre i tutaj atut naszej hali był bardzo mocno wykorzystany moim zdaniem, więc całość na plus. Oj, czego zabrakło? Na pewno pierwszej połowy zabrakło, bo na pierwszą troszkę nie dojechaliśmy. Z biegiem czasu gdzieś tam udawało nam się troszkę tą grę polepszyć. No w drugiej wydaje mi się, że z gry byliśmy lepsi, aczkolwiek zespół z Gdańska również miał swoje dogodne sytuacje. Chyba ten remis jest jak najbardziej sprawiedliwy. Znaczy, no my dalej gramy o trzecie miejsce i ten remis gdzieś tam na tym miejscu nas utrzymał. No ja to nigdy nie mówimy o tym, że nie mieliśmy pięciu ludzi czy sześciu, no bo tak rzeczywiście jest. Gramy gdzieś tam my, starsi, musieliśmy gdzieś tam wejść w mecz, więc też to nie jest łatwe, jak człowiek nie gra od pięciu czy siedmiu meczów i nagle ma wejść. Także no jakoś te dziury musimy łatać i te punkciki ci łamy. No, w poprzedniej kolejce to my prowadziliśmy 2 razy 2 bramkami, mecz zremisowaliśmy dzisiaj. Jakby dopadło to zespół z Gdańska, a my się po prostu cieszymy. No i tyle. Wszystko zależy od nas. Wygramy kolejny mecz, zajmiemy trzecie miejsce i niechaj tak będzie. No, skuteczność pozostawia wiele do życzenia, niestety, ponieważ mogliśmy ten mecz tak naprawdę w pierwszej połowie zakończyć, przybić mocno. W drugiej połowie niestety rywale rzucili się w pogoń za punktami i mocno przycisnęli. No, niemniej jednak w drugiej połowie też mieliśmy dużo okazji, które gdybyśmy wykorzystali, to na pewno lepiej by się ten mecz pod nas układał. Liczyliśmy, że kilka meczów do końca gdzieś tak zdobędziemy parę razy ten komplet punktów, żeby dogonić może piąte miejsce jeszcze albo szóste w tabeli. No, nadal jest walka, żeby prześcignąć Team Lemborg w tabeli, co jeszcze jest tam w naszym zasięgu, żeby Konin pokonać za tydzień. No, ale tak jak mówię, szkoda, że jeden punkt wynosimy z tego spotkania, ponieważ 3 punkty gdzieś tam zależało nam i były do wzięcia. Tą koncentracją myślę, że byliśmy dość mocno skoncentrowani. Każdemu gdzieś tam tak samo zależało mocno na wyniku. Z tym drugim to brakowało nam gdzieś tak w kadrze, no paru osób nam wypadło. Naszego wicekapitana, paru jeszcze innych osób, ale no daliśmy z siebie wszystko. Szkoda, że taki jest, a nie inny wynik, ale myślę, że dobrze graliśmy pierwszą połowę. Druga połowa jednak trochę zostaje do życzenia, ale myślę, pierwsza połowa, jestem 100% zadowolony z chłopaków i z siebie. We'll be right back.